Witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Dziś zobaczymy sobie, jak będzie wyglądała pogoda w nocy z soboty na niedzielę, w niedzielę oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, a będzie się w tej pogodzie dużo działo i dużo działo się w ostatnich godzinach, szczególnie ostatniej nocy. W wielu miejscach Polski południowej, następnie Polski centralnej napłynęła bardzo ciepła masa powietrza, można by powiedzieć, że wręcz gorąca masa powietrza jak na październik. Mieliśmy do czynienia z nocą tropikalną, gdzie temperatury przy gruncie osiągały około 20 stopni Celsjusza, natomiast powyżej gruntu lokalnie temperatury osiągały 22 do 24 stopni Celsjusza i utrzymywały się przez całą noc. Bardzo dobrym przykładem jest chociażby Cieszyn, na której wyliczeniach stacji jesteśmy, na stacji Cieszyn, ale ja to powiedziałem, to jest województwo śląskie. No i mamy tutaj temperaturę i to są temperatury na ostatnie 48 godzin i widzimy, że około godziny 4 nad ranem 20 października temperatura wynosiła 9 stopni Celsjusza i potem w ciągu 2 godzin osiągnęła 20 stopni Celsjusza. Taka temperatura wzrastająca jeszcze do 24 stopni Celsjusza utrzymała się przez cały dzień 20, czyli przez cały piątek, a następnie z niewielkimi korektami w dół utrzymywała się przez całą noc. Przez całą noc, rozumiecie? To jest noc w drugiej połowie października. To jest naprawdę fenomenalna więc sytuacja. Potem nastąpił delikatny spadek i następnie wzrost. Na południu kraju bardzo wysokie temperatury, na północy bardzo niskie temperatury od 4 do 6 stopni Celsjusza. Mieliśmy bardzo silne porywy wiatru również, które tutaj też są zaznaczone na południu Polski, w górach oraz na północnym zachodzie i na północy Polski. A co się będzie działo w kolejnych godzinach, zaraz sobie sprawdzimy. Zaczniemy tym razem już szybko od sytuacji barycznej. To jest sytuacja baryczna na dzień jutrzejszy, tak, czyli na niedzielę, na około godzinę 14. I to, co my tutaj widzimy, to widzimy kolejny niż. Widzimy wyż Wipkę, który zostaje wypchnięty w kierunku Rosji. Widzimy niż Wolfgang, który przemieszcza się bardziej w kierunku północnym. Ja może strzałkami zrobię tak, jak to zawsze robiłem. Wybiorę sobie czarną strzałkę, żeby było lepiej widać. Wyż Wipkę zostaje powoli wypchnięty w kierunku Rosji, niż Wolfgang przemieszcza się w kierunku północnym, a tu na zaburzeniu mamy kolejny niż. Mówię kolejny niż, ponieważ on utworzył się w sobotę około godziny 19 bądź 20. Teraz w momencie nagrywania mamy 22 i ten niż będzie przemieszczał się przez Polskę. On ma swój system frontów atmosferycznych, front ciepły, front chłodny. W okolicach frontu chłodnego oprócz opadów deszczu mogą lokalnie się tworzyć burze. W sytuacji, gdy mamy taki niż, który bardzo szybko się pogłębia, mamy tam dosyć mocną kondensację, występują opady deszczu. W wielu miejscach te opady deszczu będą dosyć intensywne i widzimy kolejny niż Xanthos. I ten niż Xanthos, nazwany inaczej też Bernard, będzie psuł pogodę na Półwyspie Iberyjskim, ale mu się przyjrzymy dosyć dobrze później, może na kolejnym live'ie. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście. Dobra, to mamy już sytuację baryczną omówioną. Zerkamy sobie, co będzie działo się najbliższej nocy i jakie będzie ciśnienie. Jeśli chodzi o ciśnienie, w tym momencie już jest widoczny ten niż z centrum w okolicach Wiednia. Ten niż się będzie pogłębiał. 1004 hektopaskale jest w jego centrum. 1006 hektopaskali w Polsce centralnej, w Polsce zachodniej 1004 hektopaskali i 1012 hektopaskali w Polsce wschodniej. Ten niż będzie przemieszczał się w kierunku Polski południowej i w niedzielę około godziny 12 osiągając ciśnienie 1000 hektopaskali będzie znajdowało się jego centrum w okolicach Warszawy, trochę na południe od Warszawy. W kolejnych godzinach będzie przemieszczać się dalej na północny wschód, cały czas się pogłębiając. Do wieczora w niedzielę opuści nasz kraj, będzie znajdował się na pograniczu Litwy oraz Białorusi z ciśnieniem wewnątrz 997 hektopaskali. W Polsce ciśnienie zacznie się podnosić. Na pewno wiele osób będzie narzekało na ból głowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek ciśnienie na południu Polski już nam całkiem ładnie wzrośnie. 1014 do 1016 hektopaskali, w Polsce centralnej 1014 hektopaskali, w Polsce północno-wschodniej 1006 do 1008 hektopaskali. Ciśnienie Mamy, trochę będzie silniejszy wiatr z pewnością, ale to już nie będzie to co ostatnio, ale tu zaraz do tych map przejdziemy. Zobaczmy sobie ostrzeżenia meteo. Ostrzeżenia meteo na najbliższą noc i na kolejny dzień już są wydane. Jeśli chodzi o noc, to tutaj przede wszystkim mgły. Mgły w Polsce centralnej, północnej, północno-wschodniej. Skąd te mgły i dlaczego na tym obszarze? Na południu mamy już zdecydowanie wyższe temperatury od 2-3 dni. Tam ogólnie były wyższe temperatury, więc tam ten grunt, te podłoże już było cieplejsze. Natomiast na północy mieliśmy całkiem niskie temperatury, a wilgotność jest całkiem wysoka. Dosyć szybki napływ tych cieplejszych mas powietrza powoduje, że te mgły się pojawiają i są naprawdę upierdliwe, o czym się przekonałem właśnie w sobotę jadąc autem. One utrzymają się do godzin przedpołudniowych, ale to ma pewien plus. Jeżeli ktoś lubi dronować, to będzie mógł zrobić bardzo fajne morze mgieł w dniu jutrzejszym, czyli w niedzielę w godzinach przedpołudniowych. Opady deszczu. Zobaczmy, jak wygląda prognoza na niedzielę. Ok. Jeśli chodzi o opady deszczu z burzami, to jest bardzo ciekawe. IMGW tutaj prognozuje bardziej województwa śląskie, zachód województwa małopolskiego, województwo opolskie i południowy wschód województwa dolnośląskiego. Natomiast silne opady deszczu w linii od Piotrkowa Trybunalskiego po Białystok, czyli województwo podlaskie, południe i zachód, tak jak wspominałem na grupie, południe i wschód województwa mazowieckiego, południe i wschód województwa łódzkiego oraz północ województwa świętokrzyskiego. Jak będzie? Z tymi opadami bardziej się zgadzam co do burz. Zobaczymy za chwilę. Zerkamy sobie w tym momencie na sytuację na modelu Swiss HD 4x4 i powiem Wam szczerze, dlaczego ten model? Dlatego, bo on mi się ostatnio również dobrze sprawdza. Bardziej mu ufam niż modelu UM, ale jeśli chodzi o model UM, też na niego zerknę. Mgły. Potwierdzam, ja jechałem z Warszawy do Łomży, występowały jak najbardziej w tym obszarze i te mgły tam występują, to też jest notowane przez stację. Opady deszczu na południu Polski. W kolejnych godzinach tych opadów będzie przybywać, tak jak i będzie przybywać również mgieł. Do godzin, może sobie przesunę w ten sposób, do godzin porannych opady deszczu w Polsce południowej, przede wszystkim województwo śląskie, województwo opolskie, województwo małopolskie, świętokrzyskie, następnie ta strefa opadowa będzie przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim z racji tego, że tu będziemy mieli centrum niżu i ten system frontów atmosferycznych będzie ciągnięty przez południe i południowy wschód Polski. Możliwe są wyładowania atmosferyczne, szczególnie ten, w sumie ciekawe, bo Swiss również pokazuje, że tutaj bardziej w okolicach województwa śląskiego, może województwa łódzkiego, nawet jeżeli te wyładowania się nie pojawią najbliższej nocy, czyli tej z soboty na niedzielę, przepraszam, to lokalnie naprawdę mocno może popadać deszcz z formacji konwekcyjnych, które będą się przemieszczały w kierunku północnym. W niedzielę rano opady deszczu w Polsce południowej, południowo-zachodniej, a przede wszystkim rozciągające się od Częstochowy po Łódź, Warszawę aż po Łomże. Zaznaczam, że tu opady mogą być dosyć intensywne. Na północnym wschodzie jeszcze mgła może nie ustąpić, więc będziemy mieli mgłę razem z opadami deszczu. To już w ogóle jest okropne, jeśli chodzi o jazdę. W kolejnych godzinach ta strefa opadowa jeszcze mocniej się powiększy i jeszcze będzie większa po zachodniej i południowej stronie niżu, ponieważ około godziny 10, 11, 12 ten niż, te centrum powinniśmy, strzałka to jest źle, te centrum powinniśmy mieć gdzieś tutaj i po zachodniej, północnej i południowej stronie najsilniejsze opady deszczu właśnie po tej zachodniej, w sumie bym powiedział, że tam. Ten niż przemieszczając się na północny wschód będzie zabierał ze sobą tą strefę opadową. No i do około godziny 12 opady deszczu w Polsce północno-wschodniej, centralnej, południowo-zachodniej i generalnie zachodniej. Padać może praktycznie wszędzie, aczkolwiek tam będzie właśnie tych opadów najwięcej. Po południu ta strefa cała niejako zostanie zabrana razem z tym niżem w kierunku północno-wschodnim, więc jeżeli u kogoś po wschodniej stronie tego niżu nie będzie padało, to niech się nie martwi. Jak nie będzie padało w niedzielę, to będzie padało w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na południowym wschodzie województwo podkarpackie, województwo lubelskie, komórki konwekcyjne i możliwe lokalne burze, które mimo wszystko nie powinny być zbyt silne. W nocy z soboty, w nocy z niedzieli na poniedziałek ta strefa opadowa za tym niżem atmosferycznym podąży w kierunku wschodnim. Padać będzie przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, centralnej, południowo-wschodniej i zabierze się w niedzielę nad ranem już tylko opady na północnym wschodzie Polski. Skoro mówimy tutaj o opadach na najbliższy czas, to tak, żebyście mieli większą jasność, bo to zobaczymy sobie akumulację tych opadów na kolejne godziny. I według modelu Swiss HD 4x4 tych opadów deszczu najwięcej będzie w linii od Wrocławia, Częstochowy, po Łódź, Olsztyn, Giżycko, ponieważ tam ta strefa będzie niejako meandrowała, ten ośrodek niżowy będzie przemieszczał się bardziej na południe, w okolicach Krakowa, Radomia. Więc Łódź 70 mm, być może, może nie, ale jeżeli będzie ten ośrodek niżowy gdzieś w okolicach Radomia, to dosyć długo się utrzymał, to jest taka możliwość. Generalnie w tej linii Giżycko, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa opadów będzie najwięcej. Zerkamy sobie na temperatury. W sobotę wieczorem nadal bardzo wysokie temperatury. W nocy utrzymujące się cały czas na południu na poziomie 14 stopni na południu Polski do 16 i 18 stopni na południowym wschodzie Polski. Najchłodniej nadal na północy od 5 do 8 stopni Celsjusza. 5 stopni oczywiście Suwalszczyzna. Niedziela, godziny przedpołudniowe. Ciepły sektor powietrza nadal będzie nad Polską południowo-wschodnią. Tam temperatury od 16 do 18, a nawet 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie, przepraszam, na północnym wschodzie najchłodniej od 8 do 10 stopni Celsjusza. Na zachodzie już też chłodniej od 10 do 12 stopni Celsjusza i w niedzielę już jak wieczorem, jak ten ośrodek niżowy będzie przemieszczał się przez Polskę Wschodnią, to już wypchnie nam te ciepłe powietrze. Żeby Wam jeszcze bardziej zobrazować, jak to wygląda, to ja już mogę tutaj Wam, bazując na tych temperaturach, mniej więcej narysować tą sytuację pogodową, czyli tutaj ciepły front atmosferyczny i tutaj na nowo utworzonym ośrodku niskiego ciśnienia chłodny front atmosferyczny. Tak to mniej więcej by wyglądało. No i wygląda na to, że tym razem tak będzie wyglądało. Nie wiem, co ja tu powiedziałam, ale okej, niechaj będzie. Porywy wiatru w tym momencie niezbyt wysokie. W górach jeszcze, w Tatrach 90 km na godzinę, halny od 30 do 40 km na południu Polski, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. W niedzielę, w godzinach przedpołudniowych, porywy wiatru będą silniejsze w Polsce południowej, z racji tego, że tam właśnie będziemy mieli południowy i wschodni sektor tego niżu, gdzie zawsze te porywy wiatru są silniejsze, od 50 do 60 km na godzinę są możliwe jak najbardziej w okolicach, może inaczej, w okolicach w Polsce centralnej, na południu i południowym wschodzie. Tam te porywy wiatru mogą być najsilniejsze, szczególnie w godzinach popołudniowych, wieczornych, w niedzielę, z racji tego, że ten ośrodek będzie przemieszczał się na północny wschód, powtórzę po raz kolejny, a na południowej flance i południowo-wschodniej będzie ten wiatr zdecydowanie silniejszy. Od 50 do 60 km na godzinę, więc proszę się tutaj nie zdziwić. Jeżeli pojawią się komórki konwekcyjne, bądź pojawią się jakieś formacje liniowe, to ten wiatr może być jeszcze trochę silniejszy. No i te burze są możliwe jak najbardziej i związane są one z energią potencjalną, dostępną drogą konwekcyjną, konwekcji, która co prawda nie będzie wysoka, ale przede wszystkim w połączeniu z przemieszczającym się dynamicznym ośrodkiem niżowym oraz tym systemem frontów atmosferycznych nie jest wykluczone, że w tej Polsce południowo-wschodniej wystąpią te burze, ponieważ tam ta szansa jakaś będzie. Model Swiss HD tutaj mocno tych burz co prawda nie faworyzuje, nie pokazuje, natomiast zerkając sobie chociażby na model UM, widzimy, że te burze będą tutaj miały według tego modelu szansę powstać właśnie na tym południowym wschodzie Polski. Szczególnie widzi to model UM o rozdzielczości 1,5 km i on Z tego co wiem, tutaj nie wycofuje się za bardzo z tych prognoz, przy czym tu tym razem skierował te burze bardziej na południe, czyli województwo podkarpackie. Co w kolejnych dniach? Ano w kolejnych dniach już standardowe temperatury, bez rewelacji, w dzień od 10 do 13 stopni Celsjusza, w nocy od 5 do 7 stopni Celsjusza, do końca miesiąca nie widać opadów śniegu, ani jakichś tam mocnych spadków temperatury, chociażby poniżej zera. Widzimy się w kolejnej prognozie pogody. Dziękuję Wam serdecznie.